witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym daily vlogu. Dzisiaj stwierdziłam, że Daniel ma wolne, więc spędzimy razem dzień i nagramy jakiś filmik. Ostatnio pokazywałam Wam, że zamówiłam dwie sukienki i przyszły mi. Także teraz zmierzę i pokażę Wam, jak one wyglądają. Jedna jest taka karmelowo-brązowa, a druga jest szara golfik. Dzisiaj zdecydowanie nakładam tą. Może zrobimy jakieś fotki, wstawimy na Insta. I co? Przebieram się i pokazuję Wam, jak wygląda. Położyłam pierwszą sukieneczkę. Materiał jest taki prążkowany w jednej i w drugiej, taki sweterkowy. Ja troszeczkę odejdę i zobaczycie, jak wygląda. Ten golfik jest naprawdę taki fajny, można sobie go podwinąć, można nosić go w ten sposób, ale ja myślę, że tak wygląda zdecydowanie lepiej. I już Wam pokażę, jak wygląda ona w całości. Więc tak wygląda, jest taka przedkolanko, obcisła. Powiem Wam, że mi się bardzo podoba. Fajne ma rękawki też takie długie. No, idealna będzie na okres jesienno-zimowy. Teraz nałożę tą karmelową, w której dzisiaj będę i pokażę Wam się i już w niej zostanę. Nałożyłam już tą drugą sukieneczkę, ona jest z takiego samego materiału, tylko ta jest tak jakby już wycięta, nieobrobiona, nieobszyta. Nie wiem, jak to nazwać. Nie zwracajcie uwagi resztki farby po malowaniu. Już Wam się pokazuję w całości. I jak widzicie, ta sukieneczka już jest krótsza. Tak delikatnie dosłownie. Również taka opinająca. Powiem Wam, że świetnie się w nich czuję. Praktycznie ich nie czuć na ciele i są takie naprawdę mega milusie, więc super, jestem bardzo zadowolona z zakupu. Ok, i teraz jedziemy na takie naprawdę mega szybkie zakupy. Nie będę zabierała aparatu, ale jeśli chcecie zobaczyć, to nagrałam dla Was wywiad z 13-miesięcznym dzieckiem już jakiś czas temu i miałam go wstawić jako osobny film, ale stwierdziłam, że nie każdego to może interesować. Mam też młodszą publikę, więc wstawię Wam może tutaj ten wywiad, taki krótki, on będzie trwał około 2 minuty, więc jeśli nie jesteście ciekawi, to sobie po prostu o te 2 minuty przewincie. A ja teraz jadę do sklepu, a Was zapraszam do obejrzenia filmiku z Wiktorią. Zrób papa. Pięknie. A gdzie Niunia ma nos? Tu Niunia ma nos. A gdzie Niunia ma język? Tu. A zęby ma? Ma zęby, piękne ma zęby. A uszy? Uszy. Tu ma uszy, dobrze. A bij brawo. A brawo, jak Niunia bije brawo? Pięknie. A jaka Niunia duża urośnie? Taka duża. Powiedz mamie, gdzie ty masz stopy? Gdzie są stopy? Tak, tu są stopy. Wiktoria przysyła całuska. Prześlesz całuska? Mua. Pięknie Niunia przesyła całuska. Tak. A poczytamy książeczkę? Poczytamy książeczkę? Proszę. Przeczytaj książeczkę. Co to? Kurka. A to rolnik. Jesteśmy na etapie pytania, co to? Chociaż same za wiele nie mówimy, prawda? Tak, Wiktoria bardzo lubi czytać książeczki. Rolnik. Pan rolnik. Krówki. Zrób siosio ptaszki. Siosio ptaszki. Siosio. No, Lila, tak się robi. No, pięknie. Niunia daje am. Jak robimy? Am. Am, tak Niunia daje. No. Py. Powiedz, tato. Tato. Pięknie, tato, mówisz. A mama? Powiedz naszym widzom, gdzie ty chcesz iść? Gdzie idziemy? Tam. Kochani, już jest troszeczkę później. Dopiero się do Was odzywamy, ale Wiktoria była na drzemce, ja piekłam ciasto. A teraz wyruszamy na kulki. Idziemy się bawić, tak? Do Fikulandu. Do Fikulandu. Do Fikulandu idziemy. Only in New York
Can you find Broadway? See the glimmering lights shining so bright, turning night to day. Only in New York, on Fifth Avenue, I see the dames in their curls dripping with pearls. Wyszliśmy już z Ficolandu. Powiem wam, że Wiktorii się bardzo, bardzo podobało, coś tam dla was nagrałam, więc na pewno wam dodam z muzyką, bo niestety tam głośno grała muzyka i nie mogę wstawić z głosem, bo zaraz mi zablokują filmik. I co wam jeszcze powiem? Jedziemy na 18 do znajomych i myślę, że dokończę tego vloga najprawdopodobniej jutro i w niedzielę go zobaczycie, ewentualnie w poniedziałek, ale mam nadzieję, że to jednak będzie niedziela. A oczywiście po zabawach mój maluszek zgłodniał i bierzemy, jak gdzieś jedziemy na wynos, takie tubki właśnie z Gerberka i najlepszym smakiem dla Wiki jest gruszka, więc sobie właśnie zjadła i już jest zaspokojona. Ogólnie powiem wam, że prawdopodobnie wybierzemy się jeszcze w przyszłym tygodniu z Wiktorią do Ficolandu, bo naprawdę była bardzo szczęśliwa i bawiła się świetnie, także może weźmiemy jeszcze koleżankę Wiki i pójdziemy. Wasz wodę? Co ty robisz, kochanie? A oddasz mamie wodę? To moja woda. Ty masz swoją w kubeczku. Zamiana? Nie. Mamy fajniejsza. Cześć kochani, witam was w drugim dniu tego vloga. Ja jestem, jak widzicie, już ubrana i pomalowana. Nawet skończyłam robić torta i za chwilę jedziemy do babci Daniela na urodziny. A później Daniel spotyka się z kolegami, a ja mam dzisiaj taki dzień typowo tylko z Wiktorią, więc troszeczkę dla was dzisiaj ponagrywamy. A wieczorem oczyścimy sobie nosek, takie małe spa. Mam tutaj maseczkę, chyba wszystkim dobrze znaną, bo widziałam ją na różnych sklepach internetowych. Więc zobaczymy, jak działa. Powiem wam szczerze, że ja pierwszy raz będę robiła tą maseczkę. Mam nadzieję, że będzie fajna. Daj talerzyki. Właśnie wróciliśmy od Daniela babci i Wiktoria, jak widzicie, zasnęła dosłownie przed chwileczką, a ja będę dodawała zdjęcie na Instagram i troszeczkę je przerabiam i powiem wam, że ja nie mam żadnego programu do przerabiania zdjęć, więc robię to po prostu tutaj w Instagramie i będę zaraz wam coś publikowała. Dodałam zdjęcie i słuchajcie, mam tyle komentarzy, chociaż niektóre, widzę, dziewczyny pousuwały. Czy jestem w ciąży, że to jest szok? Widzicie? Czy jesteś w ciąży? Wyglądasz jak w ciąży. Jesteś w ciąży, po prostu nie wierzę. Faktycznie byłam tutaj oparta tak na jedną nogę i może tak to trochę wygląda, jakbym miała brzuszek. Ale żeby zaraz nie było żadnych insynuacji, to dodałam Instastory, że ja jestem tylko w ciąży spożywczej, żeby nie było. Także moi drodzy, spokojnie, nie jestem w żadnej ciąży. Może brzuszek się faktycznie trochę najadł po tym ciasteczku, ale w ciąży nie jestem na pewno. Moi drodzy, za chwilę jedziemy na SOR, bo niestety Daniel zrobił coś z nogą i trzymajcie kciuki, żeby nie była skręcona. Ale czekamy na moją mamę, aż przyjedzie, żeby popilnowała Wiki. No i ruszamy. Mówię cicho, bo dalej Niunia śpi. Kto tam wstał? Wiktoria wstała? Schodzimy na dół. Schodzimy na dół. Powiedz dzień dobry. Jak żyje Wiki obiad? Aniunia siadła. Gdzie ty siadłaś, Wiktoria? W budzie u Lilki? Kto siedzi na budzie? Niunia? Gdzie ty tu sobie siadłaś? Okej, powiem wam, że już wybieramy się na SOR. Także jestem ubrana i będziemy jechać. Jak widzicie, ja już jestem w samochodzie i wracam z SOR-u. Daniel jeszcze został, bo za pół godziny ma lekarza. Na szczęście woda. Noga nie jest złamana, także nie jest źle. Pewnie już w kolejnym vlogu powiem wam co i jak. Ja teraz jeszcze zajadę do sklepu na małe zakupy i wracam już do Wiki. Więc odezwę się do was albo jak pójdę ze sklepu, albo jak już będę w domu.
Wyszłam ze sklepu i powiem wam tak. Nie będę wam już pokazywała zakupów, ale pokażę wam mój mały grzeszek. A mianowicie, uwielbiam kwaśne żelki, ale ostatnio trafiliśmy na coś takiego, mleczne misie, i powiem wam, że są przepyszne, naprawdę takie owocowe. Dużo jest właśnie tego białego, mlecznego. Smakują naprawdę rewelacyjnie. Niestety, takim oto sposobem nie mogłam się powstrzymać i wzięłam coś słodkiego. Mama przyjechała i ci kupiła chrupki kukurydziane, tak? A, kto to ma takie włosy rozczochrane? Uczesaszamy lalę. Jestem już w łazience i będę zabierała się za robienie maseczki, ale najpierw będę zmywała makijaż swoim ulubionym ostatnio płynem, który chyba już wam pokazywałam, a mianowicie tym płynem z Eveline. Więc zmywam makijaż i nakładam na nosek ten plaster. Kto to tak krzyczy? Ty tak krzyczysz? Już mam tutaj na nosku ten plasterek. Powiem wam, że on się strasznie odkleja. Nie trzyma się fajnie. Chyba bym nic nie mogła mówić. No nieważne, tutaj Wiktoria hałasuje, ale nie zwracajcie na to uwagi. Chciałam poruszyć jedną kwestię, a mianowicie planuję ruszyć z jakąś nową serią na moim kanale. Chociaż seria to też za dużo powiedziane. Planuję robić więcej makijaży, może jakieś ulubieńcy. Kurczę, nie wiem, powiem wam, że chciałabym troszeczkę odświeżyć ten mój kanał, żeby nie był taki typowo parentingowy, ale dodać tutaj cząstkę beauty. Jeśli macie jakieś pomysły, to możecie do mnie pisać, może akurat mi coś podpowiecie. Wiktoria, czego ty machasz? Jeszcze się nie żegnamy. Najpierw mama powie, dopiero pomachasz, dobra? Ja już ściągnęłam plasterek na nos i powiem wam, że będziemy się z wami żegnać. Więc widzimy się już niebawem. I teraz możesz. Pa, pa! Teraz możesz, pa, pa. Pa, pa! Teraz czyścisz rączki, tak? Tak. Pa, pa!